Możemy? No to jedziemy. W sensie jesteśmy na stoisku Cold Steela i mamy też trzy nowe modele, które wyszły w tym roku. Zaczniemy od najbardziej budżetowego i takiego najprostszego chyba modelu. Do tego przejdziemy sobie zaraz. Słuchajcie, Crawford One. Nóż budżetowy i to troszkę czuć. To znaczy rękojeść jest wykonana z jakiegoś nylonu, który jest dość lekki i w poczuciu, w takim feelingu ogólnym tani. Po prostu no to da się odczuć. Natomiast bardzo fajnie pomyślana jest konstrukcja głowni. Dlatego, że ma zarówno dosyć agresywny jelec, jak i tutaj bardzo, bardzo wysoką, pewną, super rampę. Stal, sorry, bo ja jej nie znam, więc to jest 4034 SS. SS mi się źle kojarzy. Ta stal, jak rozmawiałem z Cold Steelem... Super Sport SS. Ta stal, jak rozmawiałem z Cold Steelem, to jest ekwiwalent stali AUS 8, czyli budżetówka po prostu. Natomiast ten model po prostu ma być dużo, dużo tańszy od pozostałych modeli Cold Steela. Z ciekawostek oczywiście tak, mamy blokowanego go liner lockiem i do tego mamy blokadę liner locka, jakby ktoś nie czuł się pewnie z samym liner lockiem. W momencie przesunięcia blokady oczywiście nie możemy złożyć ostrza. Składamy blokadę, składamy nóż. Nóż jest na łożyskach ciernych, ale chodzi bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Słuchajcie, kolejnym modelem, który już czuć, że to jest kawał solidnej blachy, to jest model AR-10. Ja wam go pokażę. Ma wielki, wielki, byczy klips. Ale naprawdę, kurde, byczy. No i to już chodzi, to ma oczywiście backspacer i backlock tak zwany. Dam się otworzyć, samego backlocka da się. Natomiast otwierany jest z obustronnego kołka, kawał łopaty. Naprawdę można by było użyć to za wiosło. Natomiast to już mamy topowe materiały, mamy S35 VN. Proszę bardzo. Nie wiem, czy wyostrzysz tak bliska. Do tego mamy łopata. Ta fałszywka, jak wiemy, różnie na tą fałszywkę reagują, ale wygląda dość ładnie. I do tego nóż, pomimo swojej wielkości, ma szlif wklęsły i ten szlif na pewno będzie ciął fajnie. No i oczywiście S35 VN, wiadomo, to jest stal mocno, mocno topowa, tak? Kurde, bardzo fajnie chodzi ten nożyk. Bardzo fajnie, no tylko ten backlog dosyć mocno trzyma, ale chodzi to bardzo fajnie. I oczywiście ostatni z noży. Słuchajcie, jak gdyby nie nagrywamy tego z pierwszego podejścia, więc oczywiście zapoznaliśmy się z tymi nożami, natomiast pierwsza osoba, która podejdzie do tego noża, będzie miała problem, żeby ten nóż złożyć. Znaczy, ja miałem problem, szczerze mówiąc, trochę głupie, ale... A nie tylko ty, ja mówisz też. Słuchajcie, nóż to model AT-15. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba jego wykonanie. Ale wiesz, masz na wykonanie, na sam krawędź górną, w której schodzisz farba, więc wiesz, wykonanie moim zdaniem jest tak kule końca. Gdzie chodzi, gdzie schodzisz farba? Na sam kancie. Tu? Tak. Nie, ja myślę, że to jest przybrudzone, wiesz? Myślisz? Ale fakt faktem, kwestia zamykania tego noża. Tak, słuchajcie, blokada to jest coś w rodzaju odwróconego backlocka, czyli żeby zablokować ten nóż, trzeba tą górę podnieść. Ja wiem, że to rozwiązanie już było stosowane, natomiast ja go mam po prostu pierwszy raz w rękach i po raz pierwszy się z nim tak stykam, jeżeli chodzi o feeling. I powiem wam szczerze, że nie jestem zachwycony tego rodzaju blokadą. Ona na pewno będzie trzymała bardzo mocno, natomiast no użytkowo, no nie, no chyba nie dla mnie. Natomiast oczywiście mamy na okładzinach mamy G10, tutaj prawdopodobnie jest tytan, nie zapytałem, ale najprawdopodobniej z takiego odczucia to jest tytan, no i głownia S35 VN, z tym, że różnica pomiędzy AT-10 a AT-15 jest taka, że AT-15 ma po prostu niższe to ostrze, troszeczkę mniejsze, również fałszywka jest tak samo wykonana, ale szlif już jest płaski. No ze względu na to, że po prostu jest, sam nóż jest troszeczkę niższy i tyle, nie? Nie podoba mi się ta blokada, ale nóż jest fajny. Znaczy generalnie wygląd mi się podoba, blokada mi się nie podoba, tak? I tyle.
tyle na stoisku Cold Steela. Jedziemy dalej. To pokażmy te noże jeszcze raz, w takim razie wszystkie